dzisiejszą uroczystość z racji Światowego Dnia Chorych wraz z kapłanami wyrażam naszą radość z obecności księdza biskupa wśród nas. Jesteśmy równocześnie wdzięczni księdzu biskupowi za zaproszenie nas do świątyni, której patronuje święty Stanisław biskup męczennik. Zgodnie z wezwaniem witania do świętego Stanisława jest on w różnych chorobach lekarza. Równocześnie prosimy księdza biskupa o modlitwę w czasie najświętszej Eucharystii, szczególnie w intencji wszystkich chorych i tych, którzy troszczą się o chorych, otaczając ich swoją miłosierną miłością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Kochani Chrystusie, Panu, bracia i siostry, tworząc tę eucharystyczną wspólnotę, drodzy bracia kapłani, seminarzyści, szczególnie z tego miejsca pozdrawiam Was, drodzy chorzy, którzy jesteście szczególnymi przyjaciółmi Jezusa. Niech ta najświętsza ofiara łączy nas we wspólnej modlitwie, aby krzyż cierpienia i choroby był znakiem naszej przyjaźni z Jezusem, bo wszyscy zmierzamy do tej największej tajemnicy, jaką jest zmartwychwstanie. Niech ta najświętsza ofiara będzie za nas wszystkich źródłem łaski. Ogarnijmy też naszą modlitwą tych, którzy są w szpitalach, w hospicjach, w domach pomocy społecznej, a nawet i tych, o których już zapomniano, może w samotności przeżywają swoją chorobę, opuszczenie. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Pana, Boga Twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezdennych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dnie. Niech się zawrze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci, szkodę poniesie. Kochani Chrystusie, Panu, bracia i siostry, Światowy Dzień Chorego to wielkie duchowe dziedzictwo, które wyrosło z papieskiej troski o chorych. Dzień ten ustanowił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1992 roku, a jego obchody wyznaczył na 11 lutego. Kiedy Kościół w liturgii wspomina pierwsze objawienia Matki Bożej w Lourdes, tam pod górze francuskich Pirenei. Jego obchody mają miejsce co roku w którymś sanktuarium Maryjne na świecie. Miało też miejsce kiedyś na Jasnej Górze, a dziś odbywa się w Ziemi Świętej, w Nazarecie, w Bazylice Najświętszej Marii Panny. Święty papież Jan Paweł
pragnął, aby Światowy Dzień Chorego był dniem modlitwy, refleksji i dostrzeżenia miejsca tych, którzy cierpią. Jedni z powodu chorób cielesnych, ale zwraca też do Ciebie świętą uwagę, że trzeba zatroszczyć się o tych, których dusze są chore. Może warto też wspomnieć, że jest taki dzień już od bardzo dawna, od 1927 roku, kiedy jeden z holenderskich kapłanów zaprosił chorych, aby modlili się w intencjach misjonarzy. I ten dzień przypada na uroczystość zesłania Ducha Świętego. Także chorzy są zaproszeni, aby swoje trudy i cierpienia ofiarować w intencjach misji. Natomiast dziś to jest ten dzień pamięci zdrowych, o chorych, o ich potrzebach i nadziei. Moi drodzy, od zawsze choroba jest wciąż niezrozumiałą zagadką ludzkiego życia. W wielu kulturach, nie tylko tych dawnych i prymitywnych, jak niektórzy mówią, ale i obecnych, choroba dla człowieka jest zarazem tajemnicą i niebezpieczeństwem, przykrością i niezrozumieniem. Dla jednych przychodzi z nieznanego źródła, jako wynik ingerencji złych duchów bądź działania bogów zaniepokojonych ludzkimi występkami i grzechami, co generuje też odpowiadające im sposoby leczenia. Tak się złożyło, że w ubiegłym roku zarówno w Środę Popielcową, jak i w Światowy Dzień Chorego byłem na afrykańskiej ziemi w Kongu. A tam wciąż jeszcze ludzie pytają, kiedy ktoś jest chory, innym pytaniem niż my. Nie pytają dlaczego, tylko kto wywołał chorobę. I w chorobie tych nieszczęść może być więcej, bo i zdarza się, że kogoś ukamienują jako podejrzanego, że kogoś spadł żywcem. Choroba rzeczywiście to świat bardzo przykry. Nam współczesny i myślę, że wszystkim tu obecnym medycyna wyjaśnia bardzo wiele i sama bardzo wiele może, ale przychodzi ten moment, kiedy jest bezradna i uczciwym i pełnym pokorem głosem mówi, że wszystko jest w ręku. Jako ludzie cieszący się łaską wiary, zarówno chorzy, jak i wszyscy towarzyszący im w chorobie, z tej perspektywy chcemy zobaczyć świat choroby, jego nadziei i oczekiwań. Biblijny przykład cierpiącego Hioba jest niedościgniony. Nie tyle w znoszeniu cierpienia, ale ogromu zaufania pokładanego w Bogu, którego wyrazem są jego własne słowa. Wiem, że ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz, uczynić. Moi drodzy, świat ludzkiej choroby to świat pokory jednych wobec drugich, miejsce ofiary i wzajemnego daru. Tak jak wspinaczka na górski niedostępny szczyt wymaga odwagi i siły. Tak czas choroby nie jest mniejszym wysiłkiem, aby pomogło pokonać samego siebie, swoich ograniczenia, cierpień i ból. Wierzę gorąco, tak jak tylko mogę moim biskupim sercem, że Bóg nie jest nigdy przeciw człowiekowi, ale jest zawsze z Nim i dla Niego, bowiem Bóg jest miłością. Nie ogranicza też naszej rzeczywistości, ale jest w niej wszystko to,
co potrzebne jest do ludzkiego szczęścia. Tam, gdzie człowiek swoją miłością zakorzenia się w Bogu, nic dla niego nie będzie trudne i ponad siłę. Ten wybór i postawa zawsze zależy od człowieka. A owocem dobrego wyboru jest Boże błogosławieństwo we wszystkich chwilach życia, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa. Przecież wiemy, że jest tak wielu ludzi nieszczęśliwych, którzy mają fortunę, miliony, a nawet miliardy pieniędzy, cieszą się doskonałym zdrowiem, młodością i wolnością, ale nie są wcale szczęśliwi. Ale są i tacy, którzy mimo choroby są prawdziwie szczęśliwi, bowiem na co dzień żyją Chrystusem, Jego Słowem i Eucharystią. Oni przypominają zasadzone drzewo nad płynącą wodą, jak uczy psalmista pański, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie wiemy. Każdy zatem, kto patrzy na życie z perspektywy wiary, widzi je znacznie dalej niż tylko w ludzkiej szacie szczęścia lub bolesnych doświadczeń, ale musi sięgać w wieczność, a ta jest dalej miłość w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu człowieka. Jak przypominał wielki święty papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice. To, co mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, nie pozostawia złudzeń, że wędrówka z nim przez życie, nawet obarczona krzyżem cierpienia i choroby, zawsze jest owocna i prowadzi do pewnego życia. Z Jezusem nic się nie traci, ale wszystko zyskuje. Jezus jest tym, który niesie wolność i uzdrowienie. Bracia i siostry, szczególnie wy, chorzy, z towarzyszącymi wam bliskimi osobami, to właśnie ku takiemu Jezusowi prowadzi nas Maryja. Jej osobie Ojciec Święty Franciszek poświęca tegoroczne orędzie na Światowy Dzień Chorego. Maryja w życiu Kościoła, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, nie stoi, nie patrzy obojętnie, lecz stawia się u Jezusa. Papież sobie samemu i nam zadaje pytanie. Czego uczy nas wydarzenie w Kanie Galilejskiej w odniesieniu do Światowego Dnia Chorego? I daje odpowiedź. Uczta weselna w Kanie jest ikoną, obrazem Kościoła. W centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak. Wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty, tej wspólnoty, którą my stanowimy z wszystkimi ochronnymi na świecie. Blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca, Matka przewidująca i modląca się. Uczestniczy ona w radości zwykłych ludzi i pragnie, aby ta radość w ludzkich sercach niczym nie została zamącona. Oręduje u Jezusa dla nich dobro. A Jezus nie odmawia prośbie Matki. Ileż jest nadziei dla nas wszystkich w tym wydarzeniu. Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre, jak oczy jej Syna Jezusa Chrystusa. Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, tak jak serce Jezusa. Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb, dała końca, które dotykały chorych i uzdrawiały.
zachowania takiej miłości Jezus zaprasza nas. Zobaczmy, bracia i siostry, jak kiedyś słudzy napełnili stąpie wodą, tak i my mamy użyczyć Jezusowi naszych rąk, ciepłych słów i kochającego serca. Pomagając chorym i cierpiącym, bierzemy tak jak oni na swoje barki i krzyż i idziemy za Mistrzem, a On na pewno pomoże nam odsłonić sens cierpienia i ofiary. Niech Święty Rok Miłosierdzia dla nas wszystkich będzie szkołą ludzkiej wrażliwości na potrzeby osób chorych i cierpiących. Jednym i drugim niech Maryja wyprasza łaskę zrozumienia tajemnicy cierpienia, a wtedy będziemy pewni, że Jezus, co to ludzkie, przemieni to, co boskie. A więc tak pięknie już tu na ziemi, nawet w chorobie i cierpieniu. Teraz będzie udzielony sakrament chorych. Prośmy bardzo, aby wszystkie osoby, które pragną przyjąć ten sakrament, wyszły z ławek, stanęły w przejściach. Thank you.
módlmy się za naszych księży biskupów Jana, Maryjana, Kazimierza oraz za kapłanów, diakonów i kleryków, aby swoją posługą przedłużali miłość miłosierną Chrystusa, dobrego pasterza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczniów. Panie, dla Jego bolesnej męki,
bolesnej męki, dla Jego 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 bolesnej męki.